Ratchet i Clank. Muszę się dostać do Aliro City. Może po prostu nazwiecie Clank? Podkładam głos tytułowej postaci, czyli Ratchetowi. To jest ten przyjemny gość, który stoi za mną. Wygląda trochę jak połączenie lemura, wiewiórki i szczura. Jest to postać kultowa. Ratchet i Clank to była taka fenomenalna gra na PlayStation, która teraz w wielkim stylu powraca na ekrany kin. Nasza galaktyka jest w stanie kryzysu. Kapitan Quark! Strażnicy galaktyki poszukują nowego rekruta. W sumie to jestem Lombaxem. Ratchet to jest super bohater współczesny. Taki James Bond z charyzmą Hanna Solo i uśmiechem Jamesa Deana, który razem z przyjacielem, swoim Clankiem, idą i ratują całą galaktykę. Zrozumiano. Jak tylko wyłączę te plany... A właśnie, pan reżyser kazał mi się napić wody, bo siedzimy tutaj już kolejną godzinę i straciłem trochę głos, ale musimy dzisiaj skończyć, więc ratujemy się wodą. Raz. Nic to nie dało. Wiadomo, że mierzenie się zawsze z każdym tematem w każdej materii kultowym jest niebezpieczne, ale wydaje mi się, że może być okej. Jeżeli mój dubbing tego nie zepsuje, to będzie bardzo dobry film. Przygotujcie się na film pełen emocji, wartkiej akcji, fajnych żartów, humoru. Stasiu, czy ty piszesz SMS-a? Mamusiu! Mamusia! Międzygalaktycznych wojen, które tam się odbywają, ratowania świata, czyli wszystko to, co powinno być w dobrym, fajnym filmie. Sygnał! Parowaliście nie na tę domówkę, co trzeba. No i jak ta kwestia może być? Cześć, z tej strony Maciek Musiał i bardzo serdecznie zapraszam was na film Ratchet and Clank. Do kin wpadajcie koniecznie. Cześć. Ratchet i Clank. Podbiją kosmos i kina. 22 kwietnia 2016 roku. Tak, drugiego takiego jak... Kurde. Tak, drugiego tak... Co ja w ogóle mówię? Chyba nigdy tego dobrze nie powiem.